Cześć, no witajcie na moim kanale. Ja jestem Adrian, ze mną nikt tutaj mój sąsiad. Witaj sąsiedzie. Jak widzicie, przed nami Masej z nowym nabytkiem, także dzisiaj będzie sporo nowych nabytków, bo jest ich aż raz, dwa, trzy. Także bardzo sympatycznie. Siewnik 4,5 metra agrisem. No, musiałem kupić coś w końcu, wiecie. No co tu wiele pokazywać? Fajny, fajny siewnik, naprawdę już pierwsze testy były. Co dalej? Co dalej widzowie? Dalej jest prasa. Prasa, ja bym chcę to pokazać tak, żebyście czegoś jednej rzeczy nie widzieli, bo to na koniec. Prasa klas. Tamta prasa została sprzedana. Fajna, Roland 250, no powiem szczerze, nie wiem, zobaczymy jak to się będzie sprawować. Tamtą sprzedałem, kupiłem to, coś z rotorem i wiecie, i no coś zachodniego, może i to lepsze będzie. Czekajcie, bo to przewracarka tutaj lata. No bo jest jeszcze jedna rzecz, widzowie. Jest jeszcze jedna rzecz, która miała być kupiona i jest kupiona. Jest to pomarańczowe. Jak już możemy się domyślić, jest to kombajn New Holland TX320. No, naprawdę konkretny sprzęt. Header 6 metrów. Także to. No jest bydle, ale myślę, że on już chwilę z nami posiedzi, nawet jak nie do końca. No co, no pierwsze testy będą, zobaczymy go na testach, bardziej wam pokażę go, nie? No co tu wiele pokazywać, no jest kombajn w stanie pięknym, gumy nówki, Michelina, no... No sąsiadowi nawet się podoba, to znaczy, że jest dobrze. Aha, jeszcze owiarka, no to jest ich więcej, tych nowych nabytków jednak. Jeszcze owiereczka, ale owiereczka też tam... mały problem. Dobra. No i tutaj wózek, nie? Także to by było na tyle. Sprzedaliśmy tamten zestaw uprawy posiewny, no bo po co mi to trzymać? Dobra. Jedziemy po malutku. Siak soję. No i tak. Kurde, fajnie, bo ten nowy nabytek też myśmy po niego byli w grudniu. Nie sąsiada jakoś w grudniu. Powiem szczerze, coś takiego. No, także już troszkę czasu stoi. No, jeszcze nie mogę doczekać, kiedy będą pierwsze testy. No, Forshaj poszedł. No, szkoda troszkę, no, ale trzeba, wiecie, coś zmienić. Żeby było lepiej. Teraz też szerzej, no to będzie szybciej robota szła. Jeden, drugi kombajn, bo sąsiad ma 5 metrów, ja mam 6,1 metra. Dokładnie. 6 metrów i 10 centymetrów. Także no, myślę, że naprawdę będzie konkret robota teraz szła. No, siewniczek naprawdę, siewniczek sieje mi się nim bardzo dobrze. No te 4,5 metra robi robotę. Nie ma co. Sąsiad, ty nie kupiłeś nic, nie? W tą zimę. Aha, sąsiad wiatę postawił. To zaraz też postaram się wam dzisiaj pokazać. Nie to, to. Postaram się wam dzisiaj pokazać. No i chyba nic nie kupowałeś, nie? Czy... Nie, z maszyn jeszcze było kupowane. Czyli standard. U sąsiada to standard. Jak tam sąsiad siewy? Jak mi się idą. No ale ty już gdzie siejesz teraz? No kończę tu już ten co pod górkę jest największy. A wiem. No i teraz będziesz jechał gdzie? Koło tam mnie, koło za domu? Ciebie jest. To się zobaczy. Sprzedane zostało prawie wszystko, no jeszcze tylko ta soja, także już tak około 40 tysięcy będzie na koncie. Plus jeszcze mleko sprzedamy, no to myślę, że fajnie. No czekam tylko na pieniążki, bo chcę kosiarkę. Zamówiłem już nową kosiarkę z pewnej firmy, której nie mogę zdradzić na razie. I czekam na pieniążki, nie?
Ona ma być gdzieś tak chyba na pierwszy albo na drugi pokos, zależy też jak oni tam, bo to pod zamówienie to, to też ciężko, długo, chwilę trzeba czekać. No i tak to wygląda. Ach, sąsiad, powiem ci, kurde. Ten Massey to jest złoto. No, ale widzę, sąsiad ostro jedzie. Się bramę nie wyrobi. No sąsiad się nie wyrobi. No, powiem szczerze, trójka i tak go muli troszkę. Z trzeciego pokosu nie kosiliśmy w zowie. Jakby ktoś był zainteresowany tagową sprawą. Patrzcie, jak sąsiad tu wpadł. Gdzie on jest? Jest sąsiad. Mówisz, że oporowo? Jak zawsze. Ja też chwila, moment, już będzie posiane. Ja mam już zasiane tak. Raz, dwa. Raz, dwa. Trzy. Cztery. Teraz jest piąty kawałek. No i jeszcze mi zostanie raz, dwa. Dwa mi zostaną jeszcze. Także. Także. Powiem szczerze, że fajnie. Jedno jeszcze sorgo muszę zasiać. Jeden kawałek. Ale to już swoją drogą. Ale tobie też tym 3-metrowym też jakoś idzie, nie? Musi. Tak, tam już 3-2 pola zostaną. Jeszcze dwa? Jak to zasieje jeszcze dwa? Jeszcze dwa, jeszcze ta dzierżawa i 23. To ile ty już zasiałeś? Raz, dwa, trzy, tak? No i to czwarte będzie. Aha, no tak, to masz jedno pole mniej. A kurde się. Co ty, sąsiad, nie opuścił? Nie, siewnik wyłączył, kurde. Było, że tego. Nie ma sobie daje radę. Tak na razie. Ile tam godzin już twoim? 7. A to już mam godzinę więcej. To już trochę ja mam, trochę już tutaj ja góruję. Już 8 godzin równe. Organy w kościele grają. No, no. Dobrze, 16 to musza pewnie. Nie, tak. Ale nie ma, dawno korków nie było. No dziwne właśnie. W ogóle jakiś mały ruch się zrobił. No. To lepiej. Może to i dobrze. Powiem ci, że lepiej. Kurde, luks robota tym siewnikiem, naprawdę. Siejesz jak pan. Zobaczcie, dwa przejazdy i jest tyle zrobione. Czyli jakby to obliczyć, to dwa przejazdy to macie 9 metrów, czyli 3 razy sąsiad by musiał przejechać swoim. A ja robię na dwa. Czyli jest jakaś różnica, nie sąsiad? Jakaś różnica. Niby to półtorej metra. Niby to półtorej metra, ale kurde. Czekaj jeszcze do zimy. A no to ja wiem, ty kupisz. To ja też kupię wtedy. Nie no, ja nie kupię w zimie. Ja kupię dopiero, jak kupię traktor, to wtedy kupię siewnik. Zresztą wiem mniej więcej. Ten siewnik to był tak kupiony, może by był. Ale jak kupię większy traktor już, to już będzie też... Też pewnie podobny metraż, co ten, co ty chcesz kupić. Albo dwa metry szerszy jeszcze. Bo jest tam... Jeszcze mogę nawet powiedzieć... Widziałeś tego Lemkena 8-metrowego? Tak. No, to tego, coś takiego. Taki chcesz wielki siewnik? Potem, no 8 metrów? Jak ty byś miał, no 6?
On jest nawet chyba tam na zdjęciu z tym Masejem. Zapięty. Pod tego Maseja. Albo tego większego z gry. Nie pamiętam już. Nie no, wiesz, jakąś ósemkę mi się wydało, albo szóstkę, tak jak ty, nie? Ale szóstka to już będzie dłuże. To już będzie brało przecież dwa twoje przejazdy, nie? No właśnie. No to półtorej szersza będzie, półtorej szersza od mojego. I co, mówisz, że Masej da radę z nim? Na płaski co? Super, daj radę. No pod górkę trochę ma ciężko, ale da radę, jedno pole tylko. Ja mam większość korzystnych. Mam jedno płaskie pole. A ty masz? No to co koło ciebie, co to, tam się jeszcze teraz. To małe. I nic więcej. Wszystkie są bystre takie. Strasznie. To co tu teraz się też, to już jeszcze nie jest takie tragiczne. Ale no tak. No i jeszcze jeden przejazd zasiada. Elegancka. A ty sąsiad, ile tam ci zostało jeszcze? Jeszcze raz 4. No to już ci idzie to. Dużo zostawiłeś na ziemniaki? No tak, rynku w tym zielonym zostało coś takiego. Aha. Co i zawsze. Właśnie. Fajnie się tym sieje, powiem wam szczerze. Nierówniutko. Bez omijaków. To jest plus. Duży. A 4,5 metra, to powiem ci tak, na drodze to ciężko, nie? Trzeba patrzeć. No tak jak ten 6-metrowy, to już składany jest, nie? Ale no takie skrzydła ma. Góry. Skrzydła człowieka. Jak przewlatarka. No tak skrzydła wygląda tak. No wiem. Tu już zasiadę, ja już zasiadałam. Ja to już wstawię jest. No co ci zostanie? Ile? Jedno pole? Dwa. No. 23 jeszcze to największe. 23 to prawie jak nie pole. Ale coś tam rośnie. Tak jak u mnie bym powiedział, że... Nie wiem co to jest, dwójka? Nie wiem jak to obok tej jedynki tutaj. Chyba dwójka to jest. Dobra, wizory. Syk. I co? Żegnamy się. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcineczka. Nie zapominajcie o łapce w górze, subskrypcji na tym kanale i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.